Posłuchacie teraz uważnie wiersza i powiecie mi, co będzie tematem dzisiejszych zajęć, o czym będziemy rozmawiać. Jak to będzie, Maria Konopnicka? Jutro będzie Wielkanoc, babki w piec już wsadzone, gotują się kiełbasy i mieć będziemy święcone. Najpierw obrus bielutki mama na stół położy, na nim stanie pośrodku ten baranek Boży. Jajkiem będziemy się dzielić, wszyscy w domu z kolei, życzyć sobie pociechy, życzyć sobie nadziei. Potem będą mazurki, właśnie robi je mama, a rodzynki, migdały obieram ja sama. I teraz poproszę, ja sobie wybiorę dziecko, które mi powie, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, co będzie tematem dzisiejszych zajęć. Proszę bardzo, Amelka. Tak, będziemy dzisiaj rozmawiać o świętach wielkanocnych. Teraz ja was poproszę i dowiem się od was, jaki będzie cel naszych dzisiejszych zajęć. Popracujemy sobie w parach tak, jak siedzicie. Dostaniecie ode mnie jajeczka. Tam jest rozsypanka wyrazowa. I bardzo bym prosiła, wszyscy sobie rozkładają najpierw na wyrazy i spróbują ułożyć cel dzisiejszych zajęć. Jeżeli ktoś będzie miał problem, jest tutaj podpowiedź. Przekłada na drugą stronę, na której są działania matematyczne, oblicza je, to są działania na mnożenie, oblicza je i układa w kolejności rosnącej. Od najmniejszego wyniku do największego przekręca i odczytuje cel zajęć. Proszę bardzo, weźcie sobie jajeczko. I pracujemy, już wyciągamy ładnie. Dobrze u was jest. Proszę bardzo, to ja teraz sobie kogoś wybiorę, kto mi odczyta cel naszych dzisiejszych zajęć. I proszę bardzo, poproszę Szymona. Tradycje i zwyczaje wielkanocne oraz symbole świąt. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy wszyscy tak mają? Tak. Tradycje i zwyczaje wielkanocne oraz symbole świąt. A teraz powiedzcie mi, czy cel jest dla was jasny? Czy wszystkie słowa są zrozumiałe? No, proszę bardzo. Czy wszystko to jest zrozumiałe? Co jest zawarte w celu? Maciek Bryk wszystko rozumie? Tak. Klaudia wszystko rozumie? Tak. A Michał wszystko rozumie? Tak. A to dobrze. A proszę mi powiedzieć, co to znaczy słowo tradycja? Co to takiego jest tradycja? To teraz poproszę Karolinę o odczytanie celu jeszcze raz. Dobrze, i za chwileczkę kryteria sukcesu przeczytamy, tylko tu jeszcze. Bardzo rozumiem, jakie symbole ma wielkanocna tradycja i zwyczaje. I zwyczaje? Wielkanocne. Potrafię opisać tradycję wielkanocną. Dobrze, i pytanie kluczowe. Czy we wszystkich rodzinach w jednakowy sposób obchodzi się święto wielkanocne? Dobrze, dziękuję. I dzisiaj właśnie się zastanowimy podczas naszych zajęć, czy we wszystkich rodzinach obchodzi się jednakowo święta wielkanocne. Ja prosiłam was, żebyście w domu porozmawiali ze swoimi rodzicami, ale to za chwileczkę o świętach wielkanocnych. Za chwileczkę powiecie, czego się dowiedzieliście. Ja jeszcze troszeczkę dopowiem. Święta wielkanocne to są święta wiosenne. Zawsze przypadają na wiosnę i są związane z religią chrześcijańską, tak jak tu nam koleżanka przeczytała, ze zmartwychwstaniem Chrystusa. I wiąże się z tymi świętami wiele zwyczajów, obrzędów, tradycji i dzisiaj poznamy niektóre z nich. Na początek zajmiemy się rozwiązywaniem zagadek. Ja będę sobie losowała tutaj dziecko. Pierwsze wylosuję ja, a
Każde kolejne będzie wyznaczało kolegę do odpowiedzi koleżankę. Będziemy, rozwiązaniem zagadek będą obrazki. Przyjdziecie tutaj do mnie, wybierzecie odpowiedni obrazek, powiesicie na tablicę i powiecie, co to jest. Będą to symbole Wielkanocy, rzeczy, które nam się kojarzą z Wielkanocą. I pierwszą osobę sobie wyciągniemy. Gabryś Głębicki. Kiedy się w Wielkanoc jajkiem wymieniamy, mówiąc miłe słowa, bliskim je składamy. Proszę bardzo, Gabryś, do mnie. Wiesz, co jest rozwiązaniem zagadki? Nie. Nie wiesz? To może ktoś wie. Kiedy się w Wielkanoc jajkiem wymieniamy, mówiąc miłe słowa, bliskim je składamy. O co tu chodzi w tej zagadce? No, kto wie? Karolina, proszę. Proszę bardzo, chodź. I wybierz obrazek. Może być z cukru, z gipsu lub z ciasta, lecz jest najważniejszy i basta. Może być z cukru, z gipsu lub z ciasta, lecz jest najważniejszy i basta. No Iza, nie wiesz? No nie wiesz? Jeszcze raz posłuchaj. Może być z cukru, z gipsu lub z ciasta, lecz jest najważniejszy i basta. Tę z piasku stawiają dzieciaki na plaży. A tej z ciasta na Wielkanoc, o tej z ciasta na Wielkanoc każdy łasuch marzy. Te z piasku stawiają dzieciaki na plaży. O tej z ciasta na Wielkanoc każdy łasuch marzy. Co to będzie, Amelka? Chodź, tak. Tylko nie z piasku, tylko z ciasta do jedzenia. No, magnes. Dobrze. I wszyscy patrzą na tablicę. Obrazki, które tu się znajdują, mówią nam o czym? O Wielkanocy. Tu są i symbole wielkanocne, potrawy, tradycje. I za chwileczkę będziemy sobie mówić dokładniej, szerzej. Dziękuję bardzo. Ja pomogę. Zapraszam teraz tutaj wszystkich na dywan. Zapraszam. Siadamy buzią do... Prosiłam teraz was wszystkich, żebyście w domu porozmawiali ze swoimi rodzicami o świętach wielkanocnych. Żeby nam łatwiej było rozmawiać, to przygotowałam taką tabelkę. Proszę bardzo, poproszę tutaj do mnie Klaudię. I przeczytaj tytuł tej tabelki. Święta wielkanocne. I o czym będziemy rozmawiać? Kiedy się rozpoczynają symbole, potrawy, zwyczaje i tradycje. Tak. I w ten sposób sobie porozmawiamy. Ja się teraz od was dowiem, wy się dowiedzieliście od swoich rodziców, prosiłam, czy od dziadków. I w ten sposób będziemy rozmawiać. Kto wie, kiedy się rozpoczynają święta wielkanocne? Co wiemy o świętach? No, Oliwkę poprosimy. 16 kwietnia. No, akurat w tym roku 16 kwietnia. Ale czy zawsze święta wielkanocne się rozpoczynają tego samego dnia i tego samego miesiąca? Karolina. Mogą się rozpoczynać miesiąc przed świętami. Że święta mogą się rozpoczynać miesiąc przed świętami? Chyba nie. Przygotowania do świąt mogą się rozpoczynać miesiąc, ale święta nie. Ja już użyłam dzisiaj w czasie zajęć, kiedy na pewno są święta wielkanocne. W jakiej porze roku, podpowiem wam. Klaudia. Wiosnę? Zawsze na wiosnę, zawsze. I są to święta, może dzieci nie wiedzą, bo to jest trudne. Rzecz. Są to święta ruchome,
rozpoczynają się zawsze w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni księżyca. I są to święta ruchomo. Mogą być w marcu, mogą być w kwietniu.